Rewiry kultury. Witam serdecznie. W studiu gości dr Jacek Cybis, syn Jana Cybisa, malarza, którego Państwo, mam nadzieję, znacie, który związany jest z Opolem, Opolszczyzną, tym miejscem. No właśnie, ale będziemy także tę postać przypominać. Panie doktorze, pozwoli Pan, że na początku zapytam o zbiory, które są w Muzeum Śląsko-Opolskiego, ponieważ nie bez znaczenia jest fakt, że to pańską decyzją właśnie te zbiory w tym muzeum dzisiaj są największe w Polsce. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No to raczej zasługa mojej mamy, która jeszcze za życia, już po śmierci ojca, no, uczestniczyła w zbudowaniu tej kolekcji. Współpracowała z Muzeum Śląsko-Opolskiego. No i dzięki temu rzeczywiście te zbiory są największym zgromadzeniem obrazów ojca w Polsce. Poza, no jeszcze są, ale już nie tej skali, zbiory w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Szczecinie parę obrazów. I w różnych miastach Polski też no, po jeden... Dwa obrazy się znajdują obecnie. Dlaczego jest tak, że artysta, który wędrował przez cały świat, mówię o jego sztuce, to jednak jego żona chce, aby te jego prace, jego matka chce, pan także jako członek rodziny chce, aby te prace były w miejscu, w którym były jego początki, w którym było jego dzieciństwo. Dlaczego tu? No, wydaje mi się, że bardzo był emocjonalnie związany ze swoim miejscem pochodzenia, ze wsią opolską i zawsze to podkreślał. I wydaje mi się, że no, to jest bardzo dobre miejsce, żeby te zbiory się znalazły no, na terenie jego takiej małej ojczyzny, można powiedzieć. Zresztą, wie pani, niedawno zajmowałem się kontaktami ojca z Józefem Czapskim, przyjacielem jeszcze z czasów krakowskich studiów i potem z czasów paryskich. I tam w liście Czapskiego do ojca znalazłem takie ciekawe wyznanie, gdzie on pisał, że jego wielkim marzeniem, mimo że jego obrazy były w kolekcji u kolekcjonerów szwajcarskich, francuskich, w Anglii, to jego marzeniem było, żeby jego najlepsze obrazy trafiły do Polski. Ja myślę, że to jest naturalny odruch malarza, który wie, że jego prawdziwy głęboki odbiór jego twórczości może mieć tylko miejsce w kraju rodzinnym. Wczoraj w Teatrze Dramatycznym w Opolu odbyło się spotkanie upamiętniające tego wybitnego malarza. Także aktorzy czytali fragmenty notatek artystycznych, które pana ojciec pozostawił. Ale wiem, że pan także przybył na to spotkanie z czymś nowym, z jakimiś nowymi informacjami. No tak, wczoraj akurat upłynęła 45. rocznica śmierci ojca. No i to dało okazję do spotkania. Tam obecna historyczka sztuki, pani Anna Markowska i pani Dorota Wodecka, która prowadziła to spotkanie. No i ja również w tym uczestniczyłem. To, co ja przywiozłem jako taką pewnego rodzaju sensację, to była wiadomość o odkrytych listach, które ojciec pisał do swojego przyjaciela Józefa Żuski, Polaka, który z Poznańskiego trafił do liceum w Głogowie w ramach relegowania go ze szkoły, w której pobierał nauki za działalność
polityczną. I ponieważ szkoła w Głogowie była takim miejscem zsyłki dla wielu podobnych jemu ludzi młodych, więc tam stworzyła się taka grupa, powiedział, niepokornych dusz, które no bardzo, wydaje mi się, z ojcem miały dobry kontakt i pozostały no, jako przyjaźnie pewne, bo oprócz pana Rzuski w jego notatkach, znaczy o panu Rzusce nie było mowy, więc dla mnie to było pełne zaskoczenie, ale w notatkach jest informacja, że jakiś kolega o nazwisku Dębiński przesłał ojcu zdjęcia właśnie z czasów głogowskich. I te zdjęcia rzeczywiście w domu są i ja się zastanawiałem, kto na tych zdjęciach występuje. No więc w tej notatce trochę się wyjaśniło, skąd one się wzięły. Natomiast listy, które ojciec pisał do pana Rzuski, który był ekonomistą później z wykształcenia i został starostą Chojnic swego czasu, no, zawierały informacje najpierw o jego losach we Wrocławiu, później, kiedy po pierwszej wojnie tam zapisał się początkowo na prawo, zgodnie z życzeniem ojca, ale potem zmienił to na Akademię Sztuk Pięknych wrocławską. Z tych studiów prawniczych pozostała mu przyjaźń z Cyrusem Kubę, Niemcem, z którym korespondował do ostatnich, można powiedzieć, lat życia, z którym się spotkał potem w czasie jednego z wyjazdów. No a listy, które pisał do pana Rzuski z Wrocławia i z Krakowa, te z Wrocławia pisane głównie po niemiecku, trudne są jeszcze do rozszyfrowania, do odczytania, także nie jestem w stanie powiedzieć, co zawierają, no ale spodziewam się jakichś ciekawych informacji. Natomiast pisane z Krakowa już, z 21 roku, częściowo po polsku, częściowo po niemiecku. No, tą część po polsku to udało mi się odczytać i to jest informacja, że poznał na Akademii Krakowskiej, poznał Zygmunta Waliszewskiego, Józefa Jaremę i że razem będą malować formistyczne wnętrza jakiegoś lokalu, w którym ma mieć swoje przedstawienia kabaret. Kabaret prowadzony przez Bruno Jasieńskiego. No więc to są same znane nazwiska w kulturze polskiej. Osoby, z którymi bardzo szybko nawiązał kontakt i z którymi w atmosferze entuzjazmu działał jeszcze w czasach studenckich. Także spodziewam się, no, że te listy odkryją jakieś interesujące momenty życia ojca, wyjaśnią może bardziej jego decyzję w ogóle zmiany Akademii Wrocławskiej na krakowską. No i pewnie jeszcze jakieś ciekawostki, jakieś anegdoty z życia też się tam znajdują, myślę. Czy te listy powędrują do badaczy? No, przede wszystkim chodzi o to, żeby się zorientować, co tam jest. No, one pozostają własnością adresata, czyli córki wspomnianego już Józefa Rzuski. Także to ona może zdecydować, co z tym zrobi. Natomiast ja dysponuję kopiami tych listów, no i będę mógł analizować, co w nich ciekawego się znalazło.
Tutaj oczywiście już nawet, kiedy przedstawiał pan treść tych listów, to wypływa ogromna biografia artystyczna, która wędruje no, takim bardzo głębokim szlakiem, jeśli chodzi o największe nazwiska właśnie dla polskiej kultury. I ja się naprawdę cały czas zastanawiam w tej rozmowie właściwie do czego nawiązać, bo tych wątków jest tak wiele. Ale myślę, że takim ważnym momentem, bo podkreślił pan dzisiaj w tej rozmowie, że zawiązała się grupa już na samym początku chłopców, niepokornych chłopców, których wiązała jakaś wspólna myśl. I kiedy tak studiuję życie tego malarza, to odnoszę wrażenie, że pana ojciec lubił przywiązywać się do środowisk twórczych, artystycznych, myśląc tutaj o różnych działalnościach, między innymi nawet o tej grupie, która wyruszyła do Paryża, albo o tych, którzy z tego Paryża postanowili do Polski wrócić. Więc to zamiłowanie do grup artystycznych, do środowisk, chyba było mu bliskie. No tak, no trzeba powiedzieć, że właśnie takie grupy się zawiązywały właśnie w środowiskach artystycznych różnego rodzaju. No, były grupowania poetyckie, były malarskie. Właśnie w okresie międzywojnia mnóstwo było tego rodzaju związków, które trwały jakiś czas, potem się rozsypywały, tworzyły nowe. Można wymienić wiele. No. Grupa Zwornik, grupa Rytm. Kapiści byli jedną z wielu. Zresztą nazwa kapiści, która pochodzi od takiego dość żartobliwego określenia Komitet Paryski, które oni sami sobie nadali, właśnie organizując ten wyjazd przyszły, bo kontakt z Józefem Pankiewiczem, ich profesorem, który właśnie działał we Francji, malował we Francji, przyjechał do Krakowa i który roztoczył no, pewną wizję sztuki, nie tylko francuskiej, w ogóle sztuki europejskiej. Oni bardzo zapragnęli no, mieć bezpośredni kontakt z tego rodzaju sztuką, którą mogli jedynie tam ten kontakt mogli zrealizować. Ta nazwa kapiści do nich przylgnęła i to już był wymysł krytyków, którzy ich tak nazwali. A w oczach samych malarzy było to takie trochę prowokacyjne, bo kapiści to było, to trochę się kojarzyło z Komunistyczną Partią Polski. Tymczasem oni kompletnie nie mieli nic w sobie z komunistów, ale rzeczywiście byli rodzajem komuny, gdzie pieniądze były wspólne, gdzie dzielili się porówno każdemu według potrzeb, każdy zdobywał te pieniądze do wspólnej kasy na własną rękę, no ale to nie było tam żadnych sporów na tle finansowym. Prowadził to właśnie Czapski, te finanse, no i to życie było jakieś takie no, szalenie. Jedni jakby, też opisał jeden z krytyków, który był na ich wystawie i stwierdził ze zdziwieniem, że każdy z obecnych tam z tej grupy chwalił obrazy kolegi, nie swoje własne. Więc tak się wszyscy czuli jedną solidarną grupą. Ale jak to się stało, że jednak Komitet Paryski pod tymi skrzydłami Pankiewicza, osoby, które były związane z tą grupą i oczywiście Jan Cybis, postanowiły wrócić do Polski, bo ich kariery mogły potoczyć się w różnym kierunku, w różnym europejskim kierunku. Tak, no to jest rzeczywiście pytanie zasadnicze. Ja mam wrażenie, że sama idea, że ten wyjazd ma określone ramy czasowe, że oni tam jadą tylko po to, żeby poznać sztukę europejską, żeby jakoś się otrzeć o ten zarówno najnowsze kierunki, jak i o wspaniałą historię sztuki, która jest tam w muzeach prezentowana.
to mieli, wydaje mi się, zamiar pracować i żyć w Polsce. Także rzeczywiście jest to zastanawiające, bo to, co się ogólnie kryje pod nazwą École de Paris, gdzie mamy malarzy z całego świata, którzy w ten Paryż wsiąkli. Było też wielu takich z Polski, jak Melamuter czy Kiesling, którzy przeżyli w Paryżu praktycznie całe życie, mimo że też wyjechali z Polski, to kapiści w komplecie wrócili. I wydaje mi się, że wrócili z pewną misją. Uważali, że należy polską sztukę otworzyć na to, na świat. I potem starali się tą misję realizować. Proszę powiedzieć, czy jest taka postać, taka osoba wśród tych wszystkich, którzy żyli w orbicie malarza, która wpłynęła na jego kształt, na jego sposób widzenia świata najbardziej? Spośród malarzy? No ja myślę, że jeśli chodzi o osoby żyjące współcześnie, to na pewno Pankiewicz był takim ich mentorem, który objaśniał, jest znana książka Wizyty w Luwrze, którą napisał Czapski, gdzie opisał, czy wędrówki po Luwrze. No w każdym razie Czapski opisał, jak wyglądały rozmowy o sztuce europejskiej, które przeprowadzał ze swoimi uczniami Pankiewicz. Natomiast oni sami, no, wydaje mi się, że najmocniej, zależy to też od okresu, bo początkowo byli no, szalenie pod wpływem malarstwa francuskiego, najogólniej nazywanego impresjonizmem, ale również tego późniejszego, czyli Paula Cézanna i Pierre'a Bonnarda. Bonnard był takim malarzem, który bardzo silnie odcisnął się na ich twórczości, zwłaszcza chyba Czapskiego. No ale każdy z nich, wydaje mi się, ojciec to zawsze podkreślał, że od wielkich należy się uczyć, ale potem się odwrócić i robić swoją sztukę. Bo no, naśladownictwo do niczego nie prowadzi. Trzeba odkryć w sobie jakiś własną indywidualność, własną tożsamość i iść własną drogą. Wtedy dopiero człowiek coś do tej sztuki wnosi indywidualnego. To była jego dewiza także jako nauczyciela, bo później sam był profesorem, nauczycielem i właśnie tak kształcił swoich uczniów, pozostawiając tego piętna kolorystycznego w ich widzeniu tak, świata. No więc tak, na pewno to zresztą jedna z studentek ojca spisała, pani Magda Rudowska, nieżyjąca już dzisiaj, spisała te uwagi ojca i rzeczywiście tam jest to bardzo dobitnie, wyraźnie powiedziane, że należy się domalować siebie, doszukać się siebie w malarstwie. Pozwoli pan, że zapytam także o ten los Ślązaka, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że dzisiaj mamy tego wybitnego polskiego malarza. Mógłby to być malarz niemiecki, bo wychowany był, jeżeli chodzi o to wczesne dzieciństwo, przecież w orbicie kultury niemieckiej. No tak, bo we Wrocławiu jego nauczycielami był malarz ekspresjonista z grupy Die Brücke Otto Müller. Oskar Moll, który był uczniem Henri Matisse'a, czyli w
francuskiego malarza fowisty. I ojciec był tego świadom. Zresztą jest takie znane zdanie, które wypowiedział, że polska sztuka nie dała mi nic. Mam w sobie dziedzictwo malarstwa francuskiego i ekspresjonizmu niemieckiego, co jest złym małżeństwem, jak to nazwał. Ale do sztuki polskiej należy mimo wszystko. Czyli widział się tylko tak jak i Czapski. No, jako malarz polski. Mimo, że się można w jego malarstwie doszukać różnych wpływów, różnych fascynacji. Dzisiaj w tej rozmowie wspomina pan o listach, ale rzeczywiście pozostały, to nie w przypadku każdego malarza ma miejsce, ale tutaj jednak jego notatki artystyczne, filozoficzne, pozostały wspomnienia, także wspomnienia przyjaciół, którzy pozostawili to świadectwo. Więc czy to był artysta, który zdając sobie sprawę z tego, że kiedyś będą się o nim uczyć inni, miał świadomość tego, że musi pozostawić tych swoich myśli jak najwięcej? No właśnie to jest jedna z tajemnic. Dominik Horodyński, który opracowywał te notatki, ponieważ to nie są wszystkie materiały, które pozostawił po sobie, ale pewien wybór, ale wybór bardzo reprezentatywny, to znaczy tam są zachowane proporcje pomiędzy życiem towarzyskim, sprawami sztuki, sprawami środowiska malarskiego, sprawami rodzinnymi. Także to daje mniej więcej taki obraz, jaki te notatki zawierają. I no, według Dominika Horodyńskiego i też takie było zdanie mojej mamy, która te zapiski właściwie po śmierci ojca jakby odkryła, bo on gdzieś tam miał szufladę w swoim stole, gdzie były grube bruliony, że one są zapisane przez te lata różnymi takimi luźnymi, niezwiązanymi z sobą uwagami. To jest taki tekst podzielony na jakieś takie długie zdania czy akapity kilkuzdaniowe na temat jakichś spraw, jakichś jego refleksji, jakichś obserwacji. No i ponieważ wczoraj to było czytane przez aktorów, którzy znakomicie potrafią wydobyć z tego tekstu wszystkie niuanse, to robi wrażenie. Na mnie ciągle robi wrażenie ten tekst ojca. Prawdę mówiąc, nie byłem, byłem dzieckiem już mężczyzny w zaawansowanym wieku. Miał 44 lata, kiedy ja się urodziłem, także być może nie dojrzałem do takiego momentu zażycia ojca, żeby móc z nim podjąć jakąś partnerską rozmowę na różne tematy. Ale dzięki tym dziennikom no, jakaś jakby rozmowa z nieobecnym jest możliwa. No to pozwoli pan, że na koniec tej rozmowy zapytam właśnie o pana wspomnienie nie malarza, nie artysty, ale ojca. No wie pani, te wspomnienie trudno mi coś wybrać takiego szczególnego. No, pamiętam go jako człowieka niesłychanie zapracowanego, który właściwie, dla którego sztuka jest jedynym sensem istnienia. I całe życie było temu podporządkowane, bo wie pani, jeżeli nawet wyjeżdżał gdzieś na wakacje niby, to jednak był wyjazd malarski, to był wyjazd na plener. Jeżeli gdzieś wyjeżdżał za granicę, to było po to, żeby zwiedzić muzea. W tym celu pojechał do Hiszpanii,
żeby zobaczyć Prado, prawda, w Madrycie, do Londynu, żeby National Gallery odwiedzić, do Paryża, żeby Louvre zobaczyć i tak dalej. To były jego właściwie najważniejsze pasje. A życie domowe też było podporządkowane malarstwu, sztuce. I zdarzało się tak, że nie miało dla niego znaczenia, że jest głęboka noc, bo akurat był w jakimś momencie malowania i nie mógł przerwać. Musiał doprowadzić obraz do stanu, w którym był w stanie go zostawić. Po prostu jego poczucie obowiązku nie pozwala mu zostawić obrazu w stanie, który go nie zadawalał. Musiał go doprowadzić do jakiegoś momentu, kiedy uznał, że tak może już zostać. A dzisiaj, kiedy pan patrzy na jego obrazy, to nad którym tak najdłużej przemyśliwuje, nad którym najdłużej się zatrzymuje? No nie, mogę powiedzieć, do których jestem szczególnie przywiązany. No, jeden z takich obrazów, to jest, który pamiętam jeszcze z dzieciństwa, to jest Martwa natura z tureckim kilimem. To jest gwarz, który jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. A drugi to jest pejzaż z Orłowa, który jest w domu, który był wielokrotnie przemalowywany i właściwie ten pejzaż z Orłowa właściwie tam jest taka różowa plaża, szare morze, jasne niebo. Właściwie absolutnie to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek realizmem. To jest własna wizja, która zresztą się zmieniała, bo ten obraz był wielokrotnie przemalowywany. Te dwa obrazy je wyróżnił, powiedzmy. Ale prawdę mówiąc, jak zobaczyłem obrazy na wystawie w 1997 roku, w stulecie urodzin w Zachęcie i trafiłem na obrazy, które pamiętałem z dzieciństwa, które straciłem z oczu przez te lata, no to je oglądałem jak starych, dobrych znajomych, no, których się nie widziało przez długi czas. Szanowni Państwo, to ja życzę Państwu własnych, owocnych poszukiwań, a za dzisiejszą piękną rozmowę i piękne wspomnienia bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję również. W studiu gościł dr Jacek Cybis. Dziękuję. Radio Opole. Radio Opole.